Rok chyba odjebało. Zgorzkniałaś mi na sucz. Że niby dawniej była słodka i powabna? Zapomniała już, że kiedyś stała po drugiej stronie barykady. Przydałoby się nią, kurwa, mocno potrząsnąć. Hej, boss. To ja. Mam towar. Obiecuję, żadnych numerów. Spotkajmy się. Sunset Motel. Wiem, że nie żartujesz. Będę na pewno. Ustawiłam nam spotkanie. Domkniemy deal i zaczniemy ogarniać sprawę twojego Hellmana. Pasuje? Six Street ci nie wykręcą na numeru? Woziłam dla nich już. Nie fikali do tej pory. Mam nadzieję, że wiedzą, co to dobry interes. Sunset Motel? Co to za miejsce? Sprawdzona miejscówka. Niedaleko stąd. No jasne. Już są. Ja z nimi pogadam. Będą kłopoty? Nie. Chyba. Cześć, boss. Panam! Jak tam nasz? Telefonu nie odbiera. Już do niego nie dzwoń. Masz jaja, dziewczyno. A to co? Bonus? Pilnuję, żebyś nie fikał. O, bardziej pyskata od nasza? Przekonajcie się. Lubię ją. Masz. Towar pierwsza klasa. Wszystko okej? Okay? Sprawdź konto. Zaokrągli się ładnie za parę minut. Polecam się. Ale to chyba Rogue powinna mi zapłacić. Jesteś w porządku. Masz coś ekstra. Jedziemy. Dobrze poszło. Chodź, napijemy się. Rafeni dojechani i Six Street zadowoleni. To dobry dzień dla pana Palmer. Dzień się nie skończył. Może czymś mnie jeszcze wkurzysz? Pożywam się. Interesy czy nowi znajomi? Zgadnij. U ciebie wszystko gra? Kręcili się tu jeszcze? Rafeni? Nie. Od tamtego razu cisza. Kiedyś wrócą, ale nie takich sukin kotów tak najpierw przytrzymała. Co podać? Dwa brozety. Co właściwie było w tej paczce dla streetów? Nie widziałaś? Baloperidol, jakieś prochy dla cyberpsowali. Handlują tym? No, sprzedają towar czarnym klinikom i Reaper Dokom, z którymi mają układy. No to co? Za ten twój wóz. Dzięki za wszystko, wspólniczko. Jeszcze jedno, proszę. Dzięki, Noa. Daj znać, jakbyście jeszcze czegoś potrzebowały.
chciałabyś wrócić do Aldecaldos? Nie mówię teraz, zaraz, ale... kiedyś? Nie wiem. Z jednej strony poza klanem nie mam nikogo. Cholera, ja właściwie nie znam innego życia. Ale? Jeśli nie jestem w klanie, to kim jestem? Kim będę, jeśli zostanę w Night City? Mogłabyś zacząć od nowa. Da się. Co? Na razie nieźle mi idzie palenie kolejnych mostów. Mówisz o Rogue? Nie, ale dzięki, że mi o niej przypomniałaś. Vi, a myślisz, że z nią dałoby się zacząć od nowa? Wygląda na taką, która stawia na właściwych ludzi. Dogadacie się. Jak myślisz? Grafenów mamy z głowy? O nie, nie, nie. Oni są jak karaluchy. Nie wytępisz ich. Ale na razie mamy spokój. Zanim ogarną się po tej rozrubie, minie trochę czasu. No dobra, teraz moja kolej. Co z Andersem Hellmanem? Mam już wstępny plan, ale muszę się z tym wszystkim przespać, pokombinować, potem ustalimy szczegóły. W sumie najlepiej byłoby tu wynająć pokoje. Stąd będziemy mieć bliżej. Zabrałybyśmy się do roboty koło północy, żeby się nie rzucać w oczy. Pasuje? A może jeden pokój? No, a ma w większości tych klitek po dwa łóżka. Zaoszczędzimy kasę. Nie to miałam na myśli. Wiem. Po prostu cieszę się, że cię poznałam i pomyślałam, że... Nie przejmuj się, Luz. Ja też się cieszę, że się poznałyśmy. To był kurewsko ciężki dzień, ale dałyśmy radę. I jutro też damy. No i spoko. Wszystko okej? Mhm. Tak. No, a weźmiemy jeden pokój podwójny. Tylko na ten noc. Idę się przespać trochę. Cześć, co tam? Mhm.
Nie wytrzymam. Mogę jakoś pomóc? Nie, już kończę. Jak się spało? Znośnie. A ty? Wyspałaś się? Jakieś koszmary miałaś w nocy. Krzyczałaś. Serio? Spoko. Jestem przyzwyczajona. Jak Mitch i Skorpion wrócili z wojny, to rzucali się każdej nocy. Przez wiele miesięcy. Cokolwiek to jest, przejdzie ci. Mhm. Oby. Wykombinowałaś coś w sprawie Hellmana? No jasne. Popatrz. No to opowiadaj. Ten klucz to jesteśmy my, nie? Przecinak to AV-ka, a śrubokręt to miejsce, w którym AV-ka powinna zaryć w piach. Na pewno się zastanawiasz, jak ją zmusimy do lądowania. Twoim działkiem. Działko się przyda do czego innego. Ten kaliber nie przebije pancerza u takiego kolosa. Zrobimy inaczej. Zaciskacz. To jest nasze rozwiązanie. Elektrownia mikrofalowa. Czemu chcesz zestrzelić AV-kę właśnie tam? Bo gdy zaryje w ziemię, będziemy musieli ją jak najszybciej zlokalizować i przejąć tego twojego gościa. A tamta okolica to typowa kalifornijska pustynia. Płasko, sucho i pusto. Będziemy ich mieli jak na dłoni. Elektrownia? Czekaj, chcesz użyć impulsu EMP? Brawo. Ale jak? Nie wygenerujemy takiego impulsu na zawołanie. Założymy się. Podjedziemy pod kolektor, włamiemy się do środka i przesterujemy panele. Jak tylko AV-ka znajdzie się w zasięgu, doprowadzimy do wyładowania elektromagnetycznego. To jej wysmaży całą elektronikę. Czyli napęd, systemy nawigacyjne? Komunikacje, wszystko się stopi. Nie będą mieli szans. Nie jesteś zbyt dużą optymistką? Nie mamy pewności, że oni przelecą nad elektrownią. Nie mamy i nie musimy. Zobaczysz. Czeka nas ostra jazda, ale nie pożałujesz. Mam wszystko obczajone. Pamiętaj, że potrzebuję Hellmana żywego. Byłoby miło, gdyby ta AV-ka nie wyleciała przy okazji w powietrze. Wiem przecież. Ale i tak lepiej, żeby Hellman zapiął pasy. Jak nam się uda, to gość nie będzie miał miękkiego lądowania. No dobra, to jedziemy. Super. Wsiadaj szybko, bo zimno jest. Kto jest właścicielem tej elektrowni? Rząd czy jakaś korporacja? A to jakaś różnica? Myślisz, że kto pociąga za rządowe sznurki? Zastanawiam się tylko, komu za chwilę nadepniemy na odcisk. Rozejrzyj się. Zasada jest prosta. Jeśli coś widzisz, to należy to do korporacji. A tak z innej beczki. Najdziwniejsza rzecz, jaką przewoziłaś, to... A co? Gramy w 20 pytań? No powiedz. Zastępca dyrektora finansowego Kaukazu. Byłaś jego szoferem?
Jechał w bagażniku. Martwy. Martwy? Długa historia. Może kiedyś ci opowiem. Lubisz zadzierać skorpami, co? Myślisz? Chociaż nie. Poprawka. Rogue, nasz, Rafeni... Chodzisz na grząski teren, Vi? Ty po prostu lubisz zadzierać z każdym. W takim razie to chyba bardzo dobrze, że jestem po twojej stronie, co? Mhm. Dojeżdżamy do Tamy. Tu robimy krótki przystanek. Skalibrujemy cię zwierzyczką. Będziesz mogła obsługiwać działko. To nam da większe szanse w razie czego. Podepnij się tutaj. Musimy tracić czas na tę kalibrację? Musimy. Chyba, że strzelałaś już z takiej wieżyczki bez wspomagania. W ruchu. Jak cię napierdalają z każdej strony i szło ci zajebiście. Ale coś mi się nie wydaje. Więc nie wydziwiaj, tylko się wpinaj. Jak mam się podpiąć? Normalnie, osobistym? No a jak? Tylko uważaj na wtyk. Czasem nie łapię. Wpięte. Chwilka. Diagnostyka musi przejść. Cholera, błąd wyskakuje. Dziwne. Obejdę to. I w ten sposób Panam za chwilę pozna John'ego Silverhanda. Na jakimś, kurwa, wygwizdowie. Gratuluję. Ej, ty masz chyba zawirusowany implant. Ten w karkowym. Mam w głowie bioprocesor działający niezależnie ode mnie. Dlatego pewnie twoja diagnostyka to oflagowała. Mhm. Może. Ale żadne dane nie wyciekną z niego łączem personalnym. Twój wóz jest bezpieczny. Dobra. Wierzę, że niczego nie spierdolisz. Okej, jedziemy z tym. Widzisz ten szajs tam? Puść w to krótką serię. Ja się zajmę kalibracją. Dobrze, dawaj następny cel. Pojedynczym. Okej, jeszcze jeden. Ciągłym teraz. W porządku, kończymy to. I co? Nie było tak źle. Ale ciekawe, jak pójdzie z ruchomymi celami. Działko jest skalibrowane, będziesz miała wsparcie systemowe. Tylko uważaj na odrzut. Coś tam się czasem pierdoli. No i gdzie ta elektrownia? Zaraz zobaczysz. Znam miejsce, z którego będziemy mogli się rozejrzeć. Tylko się upewnię, czy okolica jest czysta. Sabotaż korporacyjnej elektrowni, atak na korporacyjny transport, porwanie korporacyjnego chujka. Odmieniasz słowo korporacyjne przez wszystkie przypadki, czy do czegoś zmierzasz? Zaczynasz przypominać mnie sprzed 50 lat. Brakuje ci tylko charyzmy i dużego kutasa. Może jednak się dogadamy. Może coś w tym jest. To, co się stało, musi jakoś na nas wpływać. Jesteś do mnie bardziej podobna, niż ci się zdaje. Wkrótce się o tym przekonasz. Ale to działa w obie strony. Może to ty upodabniasz się do mnie? Nie sądzę. Wszystko w porządku. Żadnych patroli w okolicy. Patrz. To wielkie to kolektor. A widzisz te anteny? Każda zbiera mikrofale z satelit na orbicie. Potem to jest przetwarzane na energię. Ta elektrownia obsługuje całe miasto? Chuj wie. Spoko, niedługo się przekonamy. Te anteny ciągną się wzdłuż całej międzystanówki. Gdybyśmy wywołały reakcję łańcuchową w kolektorze... To każda z tych anten wyemituje silny impuls EMP. Ja fałka wleci jak mucha w sieć. Musimy tylko jebnąć impulsem w odpowiednim momencie. No to złapmy ją. Jak wejdziemy do elektrowni, przeciążysz systemy. Ja zrobię obejście dla detonatora. No dobra. W takim razie zacznę od transformatorów. Jak rozreguluję napięcie, to zresztą pójdzie szybciej.
No, zajebisty pomysł, tylko... Tak, tak, wiem. Konwertery. Ale one nie będą problemem. Po prostu podkręcę wszystko na maksa. No to się widzę, rozumiemy. Co teraz? Musimy poczekać. Ruszymy tak, żeby zgrać wjazd do elektrowni z lotem opałki. Jasne. Zbieramy się. Brałaś już kiedyś udział w takiej akcji? W zastrzeleniu AV-ki? Sama? Nie. A co? Elektrownia mikrofalowa, impuls, sieć. Nieźle ty wszystko wykombinowałaś. Szacun. Dzięki. To kwestia sposobu myślenia. Potrójne R. Potrójne R? Rekonesans, reakcja, realizacja. Jest tak. Za cokolwiek się bierzesz, robisz trzy rzeczy. Najpierw orientujesz się, czym dysponujesz i z czym musisz sobie poradzić. Rekonesans. Potem opierasz cały plan na tych dwóch zmiennych. To reakcja. No i w końcu realizujesz plan. Proste. Jednym słowem, rozgryzłaś życie. Żebyś wiedziała. Potrójne R. Niczego ci więcej do szczęścia nie potrzeba. No, może z wyjątkiem zimnego browara. Ta metoda potrójnego R to jakiś twój patent? Nie. Nauczyłam się tego w Aldecaldos. Od Micza i Skorpiona. Szkolili ich z takich rzeczy na wojnie. Parę razy już się przydało i teraz też się przyda. A co jeśli coś pójdzie nie tak? No kurwa, to improwizujesz. A co myślałaś, że właśnie ci sprzedałam niezawodny sposób na sukces? Powiem tak. Prawie się nabrałam. Wi, rozbrajasz mnie czasem. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Pamiętaj, robimy wjazd, rozpierdalamy system i zjeżdżamy stamtąd. Trzymaj się! Może szarpnąć! Przygotuj się! Okej, jestem gotowa. Zajmij się nimi! Zdejmij te gówna, zanim na to strzelają! Wystarczy! To wszystkie? Mhm, pod warunkiem, że się pośpieszymy. Znajdź panele. Ja podpinam detonator. Szybko! Nie wiem, czy nie przegięłyśmy! Przeżyjesz! Widzisz to? Wszystko mruga jak pojebane. Chciałaś na maksa, to masz na maksa. Zajebiście. Ale lepiej stąd zjeżdżajmy, bo nas usmaży. Spierdalajcie stąd, zanim coś się stanie z chipem. Dzięki za dobrą radę. A już miałam urządzać tu piknik. Wiesz, kocyk, kremik, kiełbaski, uważaj, parawan... Uważaj, jestem w tym orze... Johnny? Johnny? Kurwa. Okej. Jest okej. Kurwa. Kurwa. Spierdalaj stąd. Nie było najczyściej, ale dobrze poszło. Co z detonatorem? Działa? Jest git, nawet nie gubi zasięgu. Odjedziemy stąd na tyle, żeby impuls nam nie przypierdolił. Zaczajmy się na tamtym klifie. Stamtąd dobrze widać przekaźniki. Zaczekamy na nią. Dobra.
Masz. Zawsze chciałam nacisnąć taki wielki czerwony guzik. Ale będziemy wiedzieć kiedy. Nie martw się, zobaczę ją. Odpalisz impuls, jak dam ci znać. Nawet nie zorientują się, co ich zmiotło z nieba. A tak swoją drogą... Niedługo pierdolniemy w wartą miliony eurobaksów własność Kang Tao. Jak się z tym czujesz? Zdecydowanie potrzebuję tego pierdolnięcia w moim życiu. No i to właśnie chciałam usłyszeć. Ciekawe. Co? Cisza. Szum miasta, ludzkie głosy, zapachy. Nie ma tego. Znikło. Nawet wiatr tylko tę pustkę potęguje. Zapomniałam już, że cisza w ogóle istnieje. Ale z zapachami to jednak przesadzasz. Kojotów nie czujesz? Serio? Myślałam, że to twój odświeżacz w samochodzie. Wal się! Lepiej się teraz skoncentruj na wypatrywaniu tej afałki. Leci! Od strony Pacyfiki! Dobra, przygotuj się. Jeszcze chwila. Jeszcze. Teraz! No to bum! Cholera, co jest? No to pięknie. No to pięknie. Dostała! Panam! Silniki ciągle działają! Kurwa, ucieknie nam! Nie ucieknie. Musimy ją dorwać! Czekaj chwilę. Panom, co ty wyprawiasz? I tak to się robi! Traci wysokość! Mamy bydlaka! Jedziemy! Mamy ją! Po takim jebnięciu nie ma szans, żeby się utrzymała w powietrzu! Będą musieli lądować awaryjnie albo się rozbiją! Złapałeś to? Odia, afałka. Nie widzę oznaczeń. Tracą wysokość. Tomicz i Skorpion. Co oni odpierdalają? Chodź. Przy generatorach. Jedź za nimi. Zaraz ruszam w twoją stronę. Może problem baterii sam się... Nie zbliżajcie się do afałki, powtarzam. Nie zbliżajcie się do afałki. Po drodze, bo zacznę zabawę bez ciebie. To Kang Tao. Poczekajcie na mnie albo spierdalajcie stąd. Pewnie chcą im pomóc, ale nie wiedzą, że to Korpion. To jest kurwa samobójstwo. Impuls zakłóca nadajniki, nie słyszą mnie! Mam trójkę na radarze. Drony? Tak. Przygotuj się. Chcą nas pogonić. Musimy to ominąć. Musimy dotrzeć do Mitcha i Skorpiona. Kurwa, Panam, mam problem! Coś się zacięło! Wysiadło wspomaganie! Naprawię to, trzyma się przez chwilę i jedziemy na autopilocie! Zaciął się sukinsyn! Kurwa, siedzą nam na ogonie! Wiem! Pierdolone zatrzaski, nie chcą puścić! Jeszcze chwila! Bam! Nic mi nie będzie, okej? Powinno już działać! Przynajmniej przez chwilę! Chwila powinna nam wystarczyć! Panam, wszystko okej? Okay? Pierdolony rykoszet! Dasz radę? Spoko, przeżyję. Ej, Zio! Gdzie jesteś? Halo! Jasne! Skorpio. Nadawajcie na otwartym kanale w pobliżu wraku, bo może jeszcze się was nie spodziewają! Ja pierdolę! Coś się stało. Słyszałaś te strzały? Wie im się, coś musiało stać. Sprawdźmy to! Jest wrak. Ale nie widzę ani Skorpiona, ani Mitcha.
zdeterminowany. Ach, chuj. Vi, podepnij się do drona. Zeskanujemy okolice. Musimy wiedzieć, co się dzieje. Nie wykryją nas? Włączę maskowanie. Ich skanery są wysmażone, niczego nie zauważą. No to lecimy. Podłączysz się do wizji? Mhm. Vi, jeśli oni dorwali Aldecaldos, jeśli Mitch i Skorpion nie żyją, to ja... Wiem. Wiem. Wpięta. Przejmuję sterowanie. O nie! Przykro mi. To twój klan? Aldecaldos. Tak. Wszyscy nie żyją. Vi, a jeśli... Jeszcze niczego nie wiemy na pewno. 5 kangów na patrolu. Pierdolone korpy. Ustawili wyrzutnie, rozniosą nas na strzępy, jak się zbliżymy. To Mitch jeszcze żyje. Czyli mają ich. Da się ją zdjąć? Może. Ale trzeba by się tam przedostać. Drony bojowe mają aktywowane systemy uzbrojenia. Zabezpieczę. Gdyby nie te pieprzone zakłócenia, ostrzegłabym ich. To przeze mnie. Po co oni jechali za tą AV-ką? Motuły! Posłuchaj. Widziałyśmy Mitcha. Pewnie mają też Skorpiona. Znajdziemy ich i im pomożemy. O ile jeszcze żyją. Żyją. Wszystko będzie okej. Pamiętaj o wyrzutni. Rozniesie nas, jak podjedziemy. Jesteś ranna. Nigdzie nie idziesz. Nie, chrzań, to tylko zadrapanie. Ogarnijmy te wyrzutnie. Ja spróbuję... Nie! Zostaniesz w wozie. W takim stanie mi się tam nie przydasz. Kurwa, Vi, tam są moi ludzie! Posłuchaj, jak tylko będziemy mieć wyrzutnie z głowy, dam ci znać. Wjedziesz tam i pomożesz mi załatwić resztę. Gra? Tak jest. Szefowo. Ale mam jeszcze karabin Mitcha. Spróbuję cię przynajmniej osłaniać stąd. Dobry pomysł. Ruszamy. Pożałuję tego. Lokalizuję podejrzanego. Nakazuję ci się ujawnić. Lokalizuję podejrzanego. Thank you.
Droga czysta. Jadę do ciebie. Odsuńcie się i rzućcie broń! Albo go zastrzelę! Powtarzam! Spokojnie, jeszcze rzućcie nie jest za późno, żebyśmy wszyscy wyszli z tej sytuacji żywi. Wezwaliśmy posiłki! Gówno, prawda! To twoja ostatnia szansa. Nie musisz tu dzisiaj zginąć, dogadajmy się. Dlaczego mam ci wierzyć? Panam! Posłuchaj! Tu nie chodzi o ciebie. Puść go, poddaj się i mów, gdzie jest pasażer tej AV-ki! Ja nie wiem, gdzie go zabrali! Kurwa, kłamie! Nie wiesz, czy nie chcesz powiedzieć? Gdy wróci komunikacja, połączę się z oddziałem i porozmawiamy. Ale Panam! Pod warunkiem... Pamiętasz naszą akcję z kowbojem? Kurwa! Panam! Szlak! O cholera. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Matule pierdolone. Oberwałaś? Czekaj no, opatrzę ci to. Nic mi nie będzie, chodźmy stąd. Nie zdążyliśmy się wycofać, Panam. Błyskawicznie się przegrupowali i zaczęli pruć rakietami. Straciłem wszystkich ludzi. Wszystkich? A Skorpion jest tu? Mitch? Czy on... On żyje, tak? Pana, przykro mi. Nie zdążyłem. Nie. Jesteś pewien? Nie, nie. Skorpion i reszta... Żałuję, że nie zjawiliśmy się wcześniej. To byli świetni ludzie. Najlepsi. Nie musieli tu dzisiaj zginąć. Powinnam była go powstrzymać. Próbowałem. Ciebie też by nie posłuchał. Nigdy nas nie słuchał. Uparty sukinsyn. Skoro byliście w okolicy, to pewnie też z powodu tej AV-ki. Potrzebujecie czegoś? Wszystko okej? Okay? Potrzebujesz czegoś? Dzięki za pomoc, Vi. Przykro mi z powodu twoich ludzi, ale muszę jechać dalej. Czemu w ogóle rzuciliście się na tę AV-kę? Nie widzieliście oznaczeń? Nie mieliśmy pojęcia, że to Kang Tao. Zobaczyliśmy, że jest uszkodzona. Znamy te tereny. Wiedzieliśmy, gdzie spadnie. Myśleliśmy, że będą potrzebować pomocy, a w najgorszym wypadku zgarnęlibyśmy z wraku trochę techu. Przeszarżowaliśmy. Muszę dotrzeć do człowieka, którego przewozili w tej AV-ce. Wiesz coś? Widziałeś? Tak, zabrali go ze sobą. Naszymi wozami. Gdzie? Na zachód. Niewielki oddział. Obstawa tego twojego pasażera. Pewnie szukają sposobu na zawiadomienie centrali. Więc to wyście jej przydrzali z EMP? Próbowałyśmy was ostrzec, ale nie byłyśmy w stanie się z wami połączyć. Jeśli zabrali wasze wozy, to może będzie dało się ich wyśledzić w tym pyle. Pojadę za nimi. Zostań z Mitchem, ja sobie poradzę. Jadę z tobą. Obiecałam, że ci pomogę. Poza tym te skurwysyny zabiły Skorpiona. Nie odpuszczę im. Nie dyskutuj z nią, Vi. Nie ma sensu. Jedźcie. Ja zwołam ludzi. Zajmiemy się wszystkim. Zostawimy ci mój wóz na wszelki wypadek. Tylko pilnuj działka, bo czasem się zacina. A my weźmiemy motocykle. W porządku. Kang Tao stracili kontakt ze swoją AV-ką. Prawdopodobnie już jej szukają. Lepiej się pośpieszcie. Ale Panam... No? Odbierzesz ten wóz, prawda? Obiecuję. Zbierajmy się, zanim przyślą tu jakieś służby ratunkowe. Skorpion i pozostali... Wiem, co czujesz, serio. Pomogę ci wyrównać rachunki z Kang Tao. Ja ich wszystkich poślę do piachu, Vi. No to siedzimy w tym razem. Do samego końca. Wiesz co? W porządku jesteś. Pomogłaś mi z naszym, pomogłaś mi z Mitchem. Na mój gust to ja ci wiszę przysługę. Znajdę ci tego Hellmana.
Aha, czyli tak to wygląda. Spłacasz dług? Nie. Nomadzi zawsze pomagają. Jestem swoja. Dobrze to brzmi. Ruszajmy. Mam nadzieję, że nie odjechali za daleko. Zaraz się przekonamy.